Podczas ostatniej sesji Rada Miejska uchwaliła stawki podatków lokalnych i opłat na 2016 rok. O spalaniu śmieci w piecach, zanieczyszczeniu powietrza nad miastem i propozycji zakupu drona dokonującego pomiarów wprost z kominów. To jeden z tematów, który poruszono podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Urząd Miejski planuje budowę nowych miejskich parkingów. Są już wyznaczone ich lokalizacje, a w przyszłych budżetach miasta zaplanowano łącznie ponad 50 milionów złotych na ich realizację. Kolejne dwie tury par małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego świętowały swoje złote gody. Poznaliśmy laureatów tegorocznej 42. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Laureatką Grand Prix Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została Martyna Czech. Podczas ostatniej sesji Rada Miejska uchwaliła stawki podatków lokalnych i opłat na 2016 rok. Jak co roku, późną jesienią radni zajmują się ustaleniem stawek podatków i opłat, z których składa się zasadnicza część przyszłorocznego budżetu. Stawki z najważniejszego z podatków, podatku od nieruchomości, pozostały na obecnym poziomie z wyjątkiem dwóch, które przekroczyły przyszłoroczne stawki maksymalne i zostały obniżone. Pierwsza stawka od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z proponowanych 22,89 zł za metr kwadratowy obniżono do 22,86 zł. Druga stawka od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,75 zł stawkę obniżono do 10,68 zł za metr kwadratowy. W przyszłym roku na niezmienionym poziomie pozostaną ceny dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Zniesiona także została opłata za posiadanie psów. Generalnie podatki pozostają na tym samym poziomie, a w kilku pozycjach nawet są obniżone. Także to taka wiadomość, myślę, dla mieszkańców dobra. Jeszcze raz powtarzam, podatki na tym samym poziomie, a w kilku pozycjach są obniżone. Także możemy spokojnie wziąć i płacić następne podatki. Niektórzy nawet nie muszą płacić, bo podatek od posiadania psów zniknął. Tak, no po raz pierwszy podjęliśmy strategiczną decyzję, bo zawsze więcej dyskusji było o tym najmniejszym podatku od posiadania psów. Wziąłem taki wniosek, dałem i on oczywiście został przyjęty przez Radę Miejską, żeby wziąć od przyszłego roku, zlikwidować w naszym mieście podatek od psów. To się bierze stąd, że tylko część ludzi płaciła podatek od psów, mały procent posiadaczy. Na dzisiaj nie mamy instrumentów jeszcze, bo w innych krajach jest tak, że są psy chipowane i jest powszechny podatek. Być może u nas na pewno kiedyś też tak będzie, ale w tej chwili byłoby chyba nieporozumieniem, żeby jednak w dalszym ciągu płaciła tylko bardzo mała grupa ludzi, bo ponad chyba 90% ludzi nie płaci tego podatku. No tak jest jak jest. Stwierdzamy fakty. Także same koszty manipulacyjne, administracyjne przewyższają dochody z tego podatku i taką decyzję podjęliśmy. O spalaniu śmieci w piecach, zanieczyszczeniu powietrza nad miastem i propozycji zakupu drona dokonującego pomiarów wprost z kominów. To jeden z tematów, który poruszono podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Sprawa jest gorąca, bowiem sezon grzewczy już w pełni, a nieświadomość mieszkańców palących w piecach czym się da jest niestety duża. Temat podczas swojej interpelacji poruszył radny Maurycy Rodak. Wnioskuję o zakup dla Straży Miejskiej bezzałogowego statku powietrznego, tak zwanego drona, wyposażonego w aparaturę do badania zanieczyszczeń powietrza. Maszyna taka mogłaby podlecieć nad komin i dokonać analizy składu wydobywającego się dymu. Na tej podstawie można stwierdzić, czy w danym gospodarstwie spala się materiały zakazane. To tak, faktycznie jeden z radnych dał taki bardzo ciekawy wniosek zakupu drona. To nie wiem, czy będziemy drona kupować, czy nie, ale problem jest i ten tu radny miał na pewno rację, bo problem jest i ja mogę tylko apelować do mieszkańców, bo to nie tylko w Bielsku Białej jest problem zanieczyszczenia powietrza. Wiemy, co się w Krakowie dzieje. U nas są dni pojedyncze, w których też są przekroczenia i dlatego ja mogę apelować, ale prosić, ale też informuję Państwa, że będziemy naprawdę
naprawdę wyłapywać tych, którzy palą oprócz węgla jakieś inne dziadostwa, zatruwają to nasze powietrze. Tu będą bezwzględne kary. Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, proszę Państwa, bo naprawdę to, co się dzieje z powietrzem atmosferycznym, przecież oddychamy, my oddychamy, dzieci oddychają, przecież choroby z tego się biorą. Naprawdę społeczeństwo musi dojść do wniosku, że nie można palić dziadostwa, nie można petów palić, szmat i innych rzeczy. Niestety, to się zdarza prawie codziennie, dlatego wszystkie miasta w Polsce, a oprócz w Europie to już dawno, wydały walkę temu po prostu. Naprawdę będzie to bezwzględnie przestrzegane, egzekwowane, żeby nie palić dziadostwem, a ten dron to jest kwestia instrumentu tylko, to zobaczymy, czy dron, czy nie dron, a natomiast na pewno ta sprawa musi znaleźć swoje właściwe miejsce w naszym codziennym życiu. Urząd Miejski planuje budowę nowych miejskich parkingów. Są już wyznaczone ich lokalizacje, a w przyszłych budżetach miasta zaplanowano łącznie ponad 50 milionów złotych na ich realizację. Budowa parkingów terenowych i wielopoziomowych zapisana jest w planach budżetowych na okres 2016-2019. Z poszukiwań firmy, która wybuduje 4 parkingi wielopoziomowe, miasto zrezygnowało. Inwestycja nie gwarantowała szybkiego zwrotu, stąd zainteresowanie budową podmiotów zewnętrznych było niewielkie. Inwestorem w zmodyfikowanych planach będzie więc miasto. W tej chwili miasto będzie ponosiło koszty budowy, ale wycofaliśmy się z budowy tylko parkingów wielopoziomowych. W tej chwili wielopoziomowe parkingi powstaną tylko na ulicy Kopernika nad Starówką i w obszarze skrzyżowania ulicy Lwowskiej i Krakowskiej i Lwowskiej i ulicy 11 Listopada. To są 2 parkingi wielopoziomowe, które powstaną w Bielsku. Natomiast mamy kilka lokalizacji, gdzie będziemy robić już w przyszłym roku parkingi terenowe. W jednym poziomie, tutaj pierwszy będzie budowany na ulicy Broniewskiego, następne będą budowane na ulicy Rychlińskiego. Jeszcze mamy kilka innych lokalizacji. Na razie w miejskich planach jest budowa 8 parkingów. Łączna ilość miejsc parkingowych szacowana jest na około 1600-1800 pojazdów. Parkingi będą obsługiwać zarówno mieszkańców z centrum miasta, jak i często odwiedzane turystyczne peryferia Bielska-Białej. To centrum, powiedzmy, że my tutaj, jeśli tutaj jeszcze dodamy inne miejsca, gdzie będziemy już za niedługo też przystępować do prac, chociażby tu na ulicy Sępołowskiej i Dworkowej, gdzie też będzie duży parking terenowy, myślimy także o miejscach tam, gdzie te parkingi są przy, no, w takich centrach turystycznych, czyli powiedzmy Błonia, czy też Wapienica. No na Błoniach powstanie więcej miejsc parkingowych w momencie, kiedy będziemy robić remont ulicy Czołgistów. Być może, że będzie wybudowany parking pomiędzy aulą ATH a cmentarzem parafialnym. Natomiast no, taka lokalizacja najbardziej nas interesująca, jeśli chodzi o tereny górskie, no, to jest Wapienica, czyli ostatni przystanek autobusu. No bo tam co prawda Lasy Państwowe wybudowały ten mały parking, ale zdecydowanie za mały. Rozpoczęły się w zeszłym tygodniu rozmowy z Lasami Państwowymi. Jest wytypowana działka i będziemy próbować tą działkę nabyć od Lasów Państwowych i posadowić na niej duży parking, który będzie obsługiwał tą część Bielska-Białej. Kolejne 2 tury par małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego świętowały swoje złote gody. I tym razem w bielskim USC rocznicę półwiecza małżeństwa obchodzono przez 2 dni. W środę 12 par oraz dzień później kolejnych 12. W święcie uczestniczą również zaproszeni członkowie rodzin. Jest więc podwójnie uroczyście. Honorowe medale przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej zwyczajowo wręczył prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. W uroczystości jak zwykle uczestniczył proboszcz pobliskiej parafii Opatrzności Bożej, ksiądz dr Andrzej Mojżeszko. Były oczywiście życzenia, kwiaty, wspólne zdjęcie i czas na toast oraz małą kawę. Poznaliśmy laureatów tegorocznej 42. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Laureatką Grand Prix Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została Martyna Czech.
Laureatka jest studentką czwartego roku Wydziału Artystycznego Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych i jak widać, trudno było jej się przyzwyczaić do myśli, że została zwycięzczynią jednego z najbardziej prestiżowych konkursów polskiego malarstwa współczesnego. Nagrodzony został zestaw trzech obrazów pod tytułem X1, NIKT oraz WC. Jestem studentką czwartego roku na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni profesora Andrzeja Tobisa. Urodziłam się w 1990 roku w Tarnowie i przez skomplikowaną drogę, różne koleje życiowe odkryłam sobie powołanie do malarstwa, które stało się moim prawdziwym życiem. Drugą nagrodę marszałka województwa śląskiego otrzymał Michał Gontarek z Wrocławia, absolwent wrocławskiej ASP za zestaw czterech prac. Trzecia nagroda prezydenta miasta Bielska-Białej przypadła Tomaszowi Kręcickiemu z Kielc, tegorocznemu absolwentowi ASP w Krakowie. Celem Biennale zawsze naszym było, żeby ta Bielska Jesień to była konfrontacja nurtów, tendencji w sztuce nowoczesnej. Myślę, że to się udaje, a najlepszym właśnie przykładem i dowodem na to jest to, że co roku jest coraz większa ilość artystów, która bierze udział. No w tym roku prawie 3300 prac, 776 artystów, proszę Państwa. No to jest faktycznie skala już bardzo duża i jest to wymiar na pewno ogólnopolski, bo też celem naszym było, żeby te konfrontacje sztuki nowoczesnej to były na szczeblu ogólnopolskim, żeby zasięg był ogólnopolski. Jak gdzieś napisano w którymś z magazynów ostatnio, jesień w Bielsku to jazz i biennale malarstwa. Myślę, że bardzo dobre zestawienie.